Trumpową, Sanders, kanał oglądałeś? Tak, analiza tak. Była szybka, jak się próbowała. No super, super. Widzisz, no. Canelo to jest taktyk typowy, nie? Nawet w tych dwóch rundach, co tam troszeczkę przestrzeliwał te ciosy, to cały czas zimną krew zachował i w końcu konsekwentnie przycelował tym ciosem i zrobił spustoszenie. Także jest z czego brać przykład, naprawdę. Myślisz, że jak poszedł do półciężkiej, potem Better BF, to jest opcja dla niego, czy za kurczę, powiem ci, ciężko powiedzieć, zależy. Na pewno bym musiał przytyć parę kilo. Nie wiem, jak wtedy by było z jego dynamiką, ale wiesz, to jest tak klasowy zawodnik, że on raczej by znalazł klucze, nie? O ile by tylko gdzieś tam tymi siłowymi czasami, bo wiem, jak bije Better BF. Pytanie, jakby przyjmował, bo też lubi na blok przyjmować Canelo. I jak w tych dziesiątkach ten blok by działał, ale... No ja bym minimalnie stawiał mimo wszystko na Canelo. Better BF? Tak, bo jest szybszy i no mówię, w zależności jak tam by to wyglądało, jeżeli chodzi o przyjmowanie ciosów, nie? No ale widać, że Canelo gdzieś tam amortyzuje zawsze głową, także przez to, że dużo czyta, to jest w stanie się nawet przed tymi najmocniejszymi ciosami gdzieś tam zamortyzować, obronić, nie? Thank you.